Poprzednie filmy dotyczyły scenariusza, w którym pewien koszykarz rzuca pewną liczbę razy do kosza i z określonym prawdopodobieństwem trafia albo nie trafia do kosza. I zastanawialiśmy się ogólnie, jakie jest prawdopodobieństwo, że k z tych n rzutów będzie celnych, albo w tym konkretnym przypadku jakie jest prawdopodobieństwo, że dokładnie dwa rzuty z sześciu będą celne. Zdefiniujmy teraz na tej podstawie pewną zmienną losową i sprawdźmy, czy uda się dla tak zdefiniowanej zmiennej losowej określić jej rozkład prawdopodobieństwa. Przekonamy się zaraz, że jest to tak zwany rozkład dwumianowy. Oznaczmy zmienną przez x i niech jej wartość równa się liczbie rzutów celnych spośród sześciu rzutów. Zróbmy jednocześnie takie samo założenie, jakie zrobiliśmy w pierwszym filmie z tej serii, czyli, że prawdopodobieństwo trafienia w pojedynczym rzucie wynosi 70%. Wyznaczmy teraz prawdopodobieństwa przyjęcia przez x poszczególnych wartości. Wszystkich możliwych wartości. Po kolei. Od najmniejszych do największych. Jakie jest prawdopodobieństwo, że x wynosi 0? Że korzykarz rzucający celnie w 70% nie trafi 6 razy pod rząd. Możemy obliczyć to intuicyjnie, korzystając z tak zwanego zdrowego rozsądku, ale żeby było konsekwentnie, skorzystajmy we wszystkich obliczeniach z tego wzoru. Równa się liczba kombinacji 0 elementowych ze zbioru 6 elementowego razy 0,7 do potęgi zerowej razy 0,3 do potęgi szóstej. Wartość tego wyrażenia to 1, wartość tego wyrażenia to również 1. Zostaje nam 0,3 do potęgi 6. Żeby było szybciej, obliczyłem to już wcześniej przed nagraniem tego filmu. Jeżeli zaokrąglimy wynik do tysięcznych, to to się równa w przybliżeniu 0,001 albo w procentach 0,1%. Szansa, że koszykarz rzucający celnie rzuty wolne z prawdopodobieństwem 70% nie trafi 6 razy z rzędu, wynosi mniej więcej 0,1%. Czyli średnio, jeżeli 1000 razy będzie wykonywał 6 rzutów pod rząd, to tylko jedna taka szóstka na 1000 szóstek będzie w całości niecelna. Całkiem fajny wynik otrzymaliśmy. Tylko raz na 1000 może się taka sytuacja wydarzyć. Jedziemy dalej. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wartość zmiennej losowej x wynosi 1? Równe jest liczba kombinacji jednoelementowych ze zbioru sześcioelementowego razy 0,7 do potęgi pierwszej. Razy 0,3 do potęgi 6-1, czyli do potęgi 5, to też wcześniej już obliczyłem, i w przybliżeniu równa się 0,01, czyli 1,0%. Ciągle jest to dosyć niskie prawdopodobieństwo, chociaż aż dziesięciokrotnie większe w tym przypadku niż w poprzednim. Liczymy dalej. Prawdopodobieństwo, że x równe jest 2, dokładnie tego tematu dotyczył pierwszy film. To jest ten przypadek. Możemy przepisać to wyrażenie. Liczba dwuelementowych kombinacji z 6 razy 0,7 do kwadratu razy 0,3 do czwartej. Obliczyliśmy tę wartość w pierwszym filmie. Wynosi ona w przybliżeniu 0,06, czyli 6,0%. Możecie oczywiście to wszystko obliczyć przy pomocy kalkulatora i zapisać dokładniejsze wartości, ale żeby widać było, na czym polega taki rozkład prawdopodobieństwa, wystarczą nam wartości przybliżone. Dokładność rzędu 1, 10% jest absolutnie wystarczająca. Następne: prawdopodobieństwo, że zmienna losowa x równa jest 3, liczba 3-elementowych kombinacji z 6. Myślę, że potrafilibyście dokończyć te obliczenia samodzielnie, ale zróbmy to do końca wspólnie. Razy 0,7 do potęgi trzeciej, razy 0,3 do potęgi 6-3, czyli do trzeciej, to się w przybliżeniu równa 0,185 albo inaczej 18,5% no i już się pojawiają jakieś bardziej ludzkie wartości. Wszystkie są oczywiście ludzkie, ale to już jest wartość, która znacznie odbiega od zera. Kolejne prawdopodobieństwo, że x równa się 4, 4 z 6 razy 0,7 do czwartej razy 0,3 do 6 minus 4, czyli do drugiej, to się równa w przybliżeniu 0,324, czyli około 32,4%. Taka jest szansa, że dokładnie 4 na 6 rzutów to będą rzuty trafione. Jeszcze dwie wartości. Prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X przyjmie wartość 5 wynosi kombinacja 5 z 6 razy 0,7 do 5, razy 0,3 do 1 w przybliżeniu 0,303, czyli 30,3%. I ostatnia wartość prawdopodobieństwo, że wszystkie rzuty będą celne, wszystkie 6. Wynosi liczba sześcioelementowych kombinacji ze zbioru sześcioelementowego razy 0,7 do potęgi szóstej, razy 0,3 do potęgi zerowej, ta wartość to 1 i ta wartość to też 1, tak jak w pierwszym przypadku można to szybko obliczyć, to się równa 07 do 6, czyli w przybliżeniu 0,118. Wszystkie obliczenia wykonałem wcześniej 11,8%. I tu się pojawia parę ciekawych rzeczy. Pierwsza rzecz, jaką można zauważyć w rozkładzie dwumianowym, to pewien rodzaj symetrii. Może nie we wszystkich miejscach obliczeń, ale przynajmniej w niektórych. Ale kiedy spojrzymy na prawą stronę, na wyniki, to zupełnie nie ma tu żadnej symetrii. A nie ma symetrii w wynikach, ponieważ rzut celny różni się od rzutu niecelnego. Celne rzucenie do kosza jest o wiele bardziej prawdopodobne niż niecelne. Prawdopodobieństwo, że rzut będzie celny, wynosi 70%. To już nie jest rzut monetą, przy którym prawdopodobieństwo wyrzucenia orła i reszki jest takie samo. Natomiast symetrię na pewno da się zauważyć w pionie współczynników. Takie je nazwijmy. Jeśli obliczymy wartości tych współczynników, tych kombinacji, to mamy tak. Liczba kombinacji 0 elementowych z 6 to 1. Liczba kombinacji 6 elementowych to również 1. Liczba kombinacji jednoelementowych ze zbioru 6 elementów to 6, i liczba kombinacji pięcioelementowych ze zbioru 6 elementów to również 6. Liczba kombinacji dwuelementowych ze zbioru 6 elementów to 15, i liczba kombinacji czteroelementowych ze zbioru 6 elementów to również 15. I ostatnia liczba w środku tej skali, czyli liczba kombinacji trzyelementowych, to 20. I wśród tych współczynników wyraźnie widać symetrię. Ale potem. Te symetryczne współczynniki mnożymy razy potęgi prawdopodobieństw. A ponieważ prawdopodobieństwa nie są równe, trafienie jest bardziej prawdopodobne, to na wartość tych wyrażeń większy wpływ ma zdarzenie bardziej prawdopodobne. Gdyby obydwa te prawdopodobieństwa były równe i wynosiły 0,5, to symetria występowałaby również po prawej stronie, wśród wyników obliczeń. Wśród prawdopodobieństw, że rzucimy celnie dokładnie taką czy inną liczbę razy. Żeby było łatwiej wyobrazić sobie rozkład prawdopodobieństwa i zapamiętać jak wygląda i o co w nim chodzi, możemy narysować wykres tego co tutaj otrzymaliśmy. Zachęcam was do zrobienia takiego wykresu, tak jak zrobiliśmy to w przypadku rzutu monetą. Tak wygląda rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej, o której w tym filmie mówimy. To są wartości, które może ona przyjmować. Nie może wynosić na przykład -1, nie może też wynosić 15,5 albo pi, albo milion. To są jedyne wartości, które nasza zmienna losowa może przyjąć, tylko te siedem liczb, a to są prawdopodobieństwa, z jakimi każda z tych siedmiu wartości może wystąpić, albo raczej przybliżone prawdopodobieństwa.